Stanisława Brenda urodziła się 19 grudnia 1933 roku w Rudzie, wsi w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, gminie Lubowic. Matka to była tak, z miejsca tu była, gdzie ja sam w Tyrudzie. A ojciec to kochana był, to za tym Lubowidzem to się nazywało, czekaj pani kochana, Bądzin się nazywał, też taka wioska była, Bądzin tam gdzieś nad rzeką. Rodzice mieli niewielkie gospodarstwo, w którym pani Stanisława pracowała od najmłodszych lat. Miała trzech braci i jedną siostrę. W domu się nie przelewało. Parę morgów, tylko ziemni, jeszcze piasek, licha ziemnia. To ja chodziłam, jak już później tak byłam, ponad 10 lat, 15, to chodziłam na jagody, żeby sprzedać, sobie zarobić, na sukienkę kupić, buty sobie kupić. Naprawdę ciężkie były warunki. Posiłki przygotowywano z tego, co udało się zdobyć. Nieraz poszli, jak wiśnie były, urwali wiśnią, zupy ugotowali, czy jakieś kluski, czy makaron, czy nawet ziemniaki. I to był obiad. Poszedł do lasu, jagodów przyniósł. O, jak ja lubiłam pani pierogi z tych czarnych jagod, jakie pieruszki dobre. Pani Stanisława doskonale pamięta czasy II wojny światowej. Na własne oczy widziała jej skutki. Jak tam ta główna szosa leciała od Lidzbarka na Żorumnin, tam Lubowicz, Żorumnin, tam ta trasa, nie? To tam pozabijane na tych polach było i żywioła, i ludzie pozastrzeliwane były. No, ja tak jeszcze trochę pamiętam. Wieszali tych AK, nie AK, tam takie różne, tam po tych, tam było różne, czy ja tam pamiętam, jak tam dokładnie było. To nawet i mój brat ten jeden trochę w tym AK był, potem się usunął, bo może i on by to gałkę połknął też. Kochana, to tam pozwozili ich i taką szubienicę zrobili koło tej gminy i tam ich powiesili, 20 ich powiesili. I jeszcze ludzi wyganiali, że tam na to musieli patrzeć. Nasza bohaterka doświadczyła też wejścia wojsk sowieckich do Polski. Żołnierze dotarli także do Rudy. Wszedł, mieszkanie otworzył, się pytał, czy można. Powie, że nie można, nie? Człowiek już, ja nie mówię, to się ja byłem z markata, ale tak jak te starsze, no można, no bo jak powiesz, że nie? Jak on z karabinem ci przyszedł. I czy można? No można. Takie byli ruchy. A jeszcze, jak gdzie młode byli panny, to jeszcze gwałcili. Te ruski. W 1953 roku Stanisława Brenda wraz z przyszłym mężem przeniosła się na ziemię odzyskane do Elgnowa. Mieli trzech synów i córkę. Po śmierci pierwszego męża powtórnie wyszła za mąż w 1973 roku za Mazura z Wysokiej Wsi, który dla pani Stanisławy przeszedł na katolicyzm. Mieli syna. Od 1957 roku pracowała jako woźna w szkole podstawowej w Marwałdzie, gdzie pomagała też w kuchni. Ja nalewałam mleko, białe fartuszki były. Trzeba było taką, wie pani, to na włosy też taką nałożyć, żeby włos nie spadł. No i także pracowaliśmy w takim przy nauczycielach. A jak wolne nieraz było, jakaś tam przerwa, to u nas w kuchni to było tych nauczycielów, to było pani tam wesoło. Mieliśmy w tym Marwałdzie, naprawdę fajnie było. Drugi mąż Stanisławy Brendy zmarł w 2015 roku. Kobieta do dziś mieszka w Elgnowie z synem i synową.